everything for him. And if you ask me, I would do it again. No need to imagine, 'cause I know it's true. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. It's automatic, it's just what they do. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. You don't realize the power they have until they leave you and you want them back. Nothing in this world prepares you for that. Thought it was fine. No need to imagine, 'cause I know it's true. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. It's automatic, it's just what they do. They say all all good boys go to heaven.
was my religion, but he was my faith. Something so sacred, so hard to replace. Falling for him was like falling from grace. It's automatic. It's just what they do.
Cześć, witam Cię plutko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Kłamstw i Tajemnic. Mamy obecnie czwartek, jest godzina 18. Myślę, że dziewczyny będą sobie teraz tutaj ogarniały troszkę domek po święcie, które mieliśmy. Zobaczcie na kotka, jaki on jest słodziak, jak on tutaj miałczy pod tą lodówką. Czyżby był głodny? Dobrze, widzę, że nie mamy kuwety, więc jak najszybciej teraz właśnie kupię kuwetę dla kotka. Nie wiem, czy tą samooczyszczającą, no to wydaje mi się, że ta samooczyszczająca będzie najlepsza. Tylko, że my tu za bardzo miejsca nie mamy, gdzie ją postawić, bo tutaj z każdej strony, a na dworze też jest zimno, kurczę. Na dworze jest strasznie zimno, ale chyba wyjścia nie mamy, bo raczej tutaj nigdzie się nie zmieści. Więc ewentualnie, tylko że tutaj też tak przed ludźmi, jak będą wchodzili do domu, to kuwetę będą znajdowali. Może z tej strony gdzieś tutaj ustawimy. Tutaj? Dobra, to niech będzie tu. No okej. Mam nadzieję, że tutaj kotek się dostanie, że nie będzie żadnego problemu. Okej, jeszcze jakąś miseczkę. Może piłkę kupimy dla naszego Oskara, bo tyle razy mu obiecywałam i nic nie kupiliśmy. Tak więc kupimy mu piłkę. Dla pieska nic nie mamy, więc myślę, że jak najbardziej kupimy mu coś takiego. I tutaj będziemy wkładać różne zabawki dla niego. Tak więc ustawimy sobie to, czemu tutaj się nie chce ustawić. Dobra, może jakoś tak z tej strony to ustawimy. Dobra. I teraz jakąś piłkę może kupimy. Za dużo kasy nie chcemy też tracić. I może kupimy coś takiego. On się będzie tutaj fajnie bawił. Okej. Natomiast dla koteczka musimy kupić miskę, ale chyba z dala od pieska, bo nie wiem, czy oni się dogadają razem, żeby tutaj jeść. Dobra, weźmiemy mu taką białą miseczkę i może ją ustawimy gdzieś tutaj w domu, z tej strony. O, niech będzie tutaj dla kotka. Mieliśmy dokupić tą maszynę i ja teraz będę jej tutaj szukać. Gdzie my ją ustawimy tak w ogóle, bo my tutaj tak mało miejsca mamy. Gdzie jest nasz Puffy? Puffy, gdzie ty jesteś, koteczku? Chodź tutaj, mała myszko. Chodź, sami cię weźmie na rączki. Chodź tutaj, czekaj, niech wyłączymy to. Tak więc weź to na chwilkę, wyłącz, kochana. I weź naszego koteczka, zaproponuj mu przyjaźń. Weź, daj mu przysmak. No, kochana, ruszaj się, bo kotek czeka tutaj na ciebie. Dobra, to jeszcze pobawimy się wskaźnikiem laserowym. Fajny koteczek. Dobra, Puffy. Samantha i Puffy przyjaźnią się. Dobra, super. Jak widzieliście na cutscence, nasza Semi miała już pierwsze randki. Pierwsze i myślę, że ostatnie, bo ona już chyba raczej się na randki nie zgodzi. Na te randki, które właśnie zorganizowała Bianka. I nie sądzę, żeby ona chciała jeszcze wychodzić, bo najprawdopodobniej Bianka, oczywiście, no ona nie wiedziała, jacy są ci kandydaci, no bo wiadomo, że na internecie to można sobie fotkę wstawić, jaką się chce i można sobie być tym, kim się chce, a w sumie w rzeczywistości osoba może być całkiem inna. O Boże, jak się wystraszyłam. A w rzeczywistości osoba może być całkiem inna. Stąd właśnie, no, nie sądzę, żeby Bianka właśnie takich kandydatów sobie wyobrażała i takich kandydatów chciała dla swojej przyjaciółki, dla Semi. Ale ostatecznie Sami na pewno będzie chciała się z nią rozmówić. Na pewno będzie chciała się z nią rozmówić za to, że musiała spędzić taki wieczór. No, ale ostatecznie, powiedzmy, poznała ciekawą osobę. Poznała Ainara. Tak więc Ainar jest tym, który ją zaciekawił. No i umówili się, ponieważ on dopiero co właśnie przyjechał do Copperdale. Otwórz towarzyskiego króliczka. Okej, co my tutaj mamy tak w ogóle na tym króliczku? Tutaj mamy Viviana. Te historie staruszków o tym, że nie mogli wyjść z basenu bez drabinki, są zabawne. Nie było wtedy siłowni. Bonnie do nas napisała. Ashley, przerwa obiadowa to świetny czas na poznawanie przyjaciół. Kto ma ochotę na super mega przyjaźń? Dobra, damy jej serduszka, tej damy jakiś uśmieszek. Widzę, że również Nathaniel do nas napisał. Viviana, garba, nerba, ja... Co? Ja nabiesterlej. Boże, co to jest? W jakim to jest języku? Nie wiem, czy on się dobrze czuje. 13 minut temu nam wysłał taką wiadomość. Boże, ile my wiadomości mamy, nic nie czytamy. Zobaczmy, to jest tak. Rachel, cześć Viviana, znasz takie słowo jak plagiat.
Rachel, kurde. No wiesz co? Ty nas oskarżasz o plagiat? No my wiemy, że ty z Aleksandrą to jakieś podłe plany knujesz, ale że nas będziesz o plagiat oskarżać, tego byśmy się nie spodziewali. Nawet krowokwiat nie znosi twojego towarzystwa, Viviana. Nija! Nie wierzę, przecież ty jesteś naszą przyjaciółką. Tutaj nie ma ogrzewania wcale i będzie bardzo zimno. Będzie trzeba tutaj kominek kupić, koniecznie, koniecznie. Bo bez kominka to tutaj ciężko w zimie teraz, a my mamy jesień, no już wkrótce będzie zima. Tak w ogóle to ostatnio były opady śniegu, więc będzie trzeba i tutaj też jakiś kominek zorganizować. Dobra, zabawę już sobie ogarnęłaś, a nie, to nie ty. Dobra, jeszcze sobie ogarniasz, ale jesteś zmęczona, jest 21, zaraz będziesz szła spać, ale myślę, że jeszcze jakiś wpis na bloga zrobimy. Dobra, siedź kochana, nie chcę, żebyś ty się teraz ruszała stąd i zrobimy wpis na blogu, bo ostatnio rzeczywiście sporo żeśmy stracili, więc napisz ogólny, osobisty post, kochana. Dobra, mamy już 7 poziom umiejętności literackich. Viviana może teraz pisać książki fantasy, a także entuzjazmować się z innymi simami, pentametrem jambicznym. Dobrze. Dobrze. Okej. Okay. Aha, jeszcze musimy tutaj coś dać naszemu kotkowi. Napełnij i zawołaj Puffy. Dobrze. Wiecie co, że ja nie wiem, czy Puffy to jest samiczka czy samiec, bo w sumie Puffy to mógłby być samiec, ale mogłaby to być też samiczka. Nie wiem. Nie wiem. To nie ciebie zawołaliśmy, Oskarze. Viviana zdobyła 80 nowych obserwujących. Ma ich teraz łącznie 640. Ostatnio tylu straciliśmy, że na razie nie będziemy tych ryzykownych postów pisać. Gdzie ty idziesz, kochana? Nie będziesz teraz żadnego treningu odbywać. Chodź tutaj, wracaj, bo chciałabym jeszcze, żebyś coś zrobiła na tym blogu, zanim pójdziesz, bo jutro do liceum idziesz, więc chciałabym jednak, żebyś coś tutaj jeszcze zrobiła. Jaką my mamy ocenę? Piątkowa uczennica, świetnie. Siedź tutaj, ja cię zatrzymam na chwilkę. I zrobimy tak, kochana. Zrobimy blog i myślę, że zaangażowanie obserwatorów, czat, odpowiedz na wiadomości. Dobra, odpowiedz na wiadomości. Jak odpowiemy na wiadomości, to potem myślę, że będziemy czatować z naszymi obserwatorami, bo to też nam da jakiś tam obserwujących, tak mi się wydaje. Co ty tutaj robisz sami, kochanie moje? Dobra, jeżeli chodzi o twoją karierę, to na razie nie mamy żadnego zlecenia, ale kolejnego dnia sobie coś z pewnością weźmiemy. I teraz tak, musimy osiągnąć trzeci poziom umiejętności wytwarzania. Więc kochana, skoro my kupiliśmy tutaj ten sprzęt do wytwarzania, nie będziesz teraz słuchać muzyki i jeszcze wieczorem, zanim pójdziesz spać, to może coś spróbujemy tutaj wytworzyć. Kup barwniki. O, 120 nowych obserwujących, widzicie? Ma ich teraz 760. Tak więc takie odpisywanie na komentarze jest super świetną sprawą. Okej, okay. Półka na książki. Część do eko-ulepszeń z fabrykatora. Dobra, to może zrobimy tą część najpierw. Okej, okay. Skoro możemy to zrobić, tą część do eko-ulepszeń, to myślę, że to zrobimy. Chodź tutaj sami i zajmiesz się tym, kochana. Chodź tutaj szybciutko. Dobrze, zdobyliśmy umiejętność wytwarzania, świetnie, także to już nam się tutaj pięknie zalicza do naszej aspiracji. Nowy status popularności. Popularność w okresie szkoły średniej równa się statusowi społecznemu. Bycie popularnym może otworzyć zarówno podziw, zazdrość, naśladowanie, jak i jednocześnie otwierając drzwi dla mnie. Okej, okay, ale czym jesteśmy popularni? Bardzo popularna, patrzcie. Viviana jest teraz bardzo popularna, jest tak dobrze, jak tylko się da, bez względu na to, czy ciężko pracowała, by się tu dostać, czy też po prostu ma taką osobowość, która ma tendencję do bycia popularną. Szczyt statusu społecznego został osiągnięty. Patrzcie na to. Coś mi się wydaje, że Aleksandra teraz będzie po prostu wściekła. Ona będzie wściekła na naszą Vivi biedną. Tak więc ona będzie chciała się tutaj na pewno jakoś odegrać. Okej, okay, jeszcze 80 nowych obserwujących dostaliśmy. Mamy 1090 obserwujących. Dobrze, co my tu jeszcze możemy zrobić takiego na tym blogu naszym? Ogólnie usuwać nie będziemy. Tego też nie będziemy.
Post na kontrowersyjny temat, nagraj tyradę, musimy mieć trzy gwiazdki. Dobra, tego na razie nie będziemy pisać, te kontrowersyjne tematy, bo to nam ostatnio naprawdę źle poszło. Myślę, że najpierw będziemy się starać tutaj mieć więcej obserwujących i te gwiazdki. Chcielibyśmy te gwiazdki mieć, żeby pisać takie kontrowersyjne posty. Tak więc na razie to zostawimy sobie. Okej, i co my tutaj mamy? Musimy wziąć udział w zajęciach pozaszkolnych. Okej, jeżeli chodzi o naszą aspirację, co my tutaj mamy? Musimy osiągnąć... mamy tutaj kolejny etap aspiracji i musimy osiągnąć trzeci poziom zajęć pozaszkolnych. Musimy utrzymać piątkę przez kilka dni. Dobrze, my teraz jesteśmy piątkową uczennicą, mamy nadzieję to utrzymać i musimy wziąć udział w Dniu Karier. Dokładnie, dobrze, to świetnie, że nam teraz to wyszło w tej aspiracji. To może jutro, jak pójdziemy już sobie do szkoły, to będziemy mogli właśnie wziąć udział w tym Dniu Karier. A teraz, kochana, myślę, że ty już będziesz się szykowała powolutku spać, więc przyjdziesz sobie i skorzystasz i zrobisz sobie tutaj szybki prysznic. Potem jeszcze sobie umyjesz ręce po skorzystaniu, potem sobie umyjesz zęby i pójdziesz sobie spać. Natomiast my idziemy do Sami. Czy ty, Sami, skończyłaś to, co ja ci tutaj kazałam robić? Nie wiem, czy ona to zrobiła. Kontynuuj. No widzisz, nie zrobiłaś, bo cię nie przypilnowałam. Patrz, jak piesek tutaj sobie pięknie śpi. Więc idź, zrób to teraz. A Sami, nie Sami, tylko Vivi, gdzie ty poszłaś? Boże, dziewczyno, zrobiła siku w swojej toalecie, ale przyszła umyć ręce w kuchni. No nie będę tego komentować. Kotek, ja ciebie gdzieś słyszę, gdzie ty miauczysz? Nie wiem o co ci chodzi. Czemu tego nie chcesz zrobić? Czy ja muszę tutaj stać nad tobą, żebyś to skończyła? Potem musisz jeszcze skorzystać i się prawie wcale spać nie chce. Ciekawe, czy uda nam się pranie dzisiaj zrobić, bo widzę, że biedna Vivi, ona ma tutaj cały pełen kosz rzeczy do prania, a nam na razie się nie udaje właśnie tego prania zrobić. Ktoś dzwoni. Bianka, co ty tutaj robisz? Bianka, my ciebie tak w ogóle to musimy cię opieprzyć. Bianko, my mamy tutaj z tobą do pogadania. Zaraz Sami się na ciebie z pewnością wkurzy. Chodź tutaj. Weź, zaproś ją do środka. Zaraz ją okrzyczysz. Powiesz jej, kurka wodna. W coś ty mnie wrobiła. Ona pewnie przyszła się dowiedzieć, jak poszły randki. A my powiemy jej tak. Ty ze złośliwych, zaorane, przestrasz. Udawaj, przekaż zmyślone złe wieści, zaproś na nieistotne. Co to za plama? Weź i powiedz, co to za plama? Powiedz, ty mnie, kurczę, w takie coś wrobiłaś? Dobra, złośliwość zdobyliśmy. Takie coś mnie wrobiłaś, takich kandydatów mi znalazłaś. Kurka wodna, ja straciłam cały wieczór. I weź, afirmuj miłość. Dobra, i weź może, co byś tutaj mogła jej powiedzieć jeszcze? No to spytaj się, jak się ma, ale z pewnością Sami jest na nią wkurzona. Bianka się tutaj śmieje. Okej. Dobrze, czy ty poszłaś już spać? Dobra, Vivi już sobie smacznie śpi. Bianka, okej, no świetnie. A jak ty się masz? No my za świetnie się nie mamy, Bianko. Szczególnie po tych randkach, które nam zorganizowałaś. Na razie Sami jej nie powie nic, że poznała Ainara. Na razie mu nic nie powie. Na razie jej nic nie powie w temacie. Koteczku, czemu ty miałczysz? Ja ciebie gdzieś tutaj słyszę, ale nie widzę. Dobra, skończyłaś ty w końcu to robić? Dobrze, chyba skończyłaś, więc ja zobaczę, gdzie by to mogło być. To pewnie będzie w wyposażeniu rodziny, tak mi się wydaje, skoro tutaj tego nie ma. Więc ty, kochana, może byś mogła wziąć jakieś zlecenie. Zobaczymy, czy są jakieś fajne zlecenia. Jeżeli nie, to poczekamy na kolejny dzień, żeby je wziąć. Dobra, okej. Co my tutaj mamy? Tutaj tego za 3000 nie możemy wziąć, nie wiem czemu. Tu jest za 1500, 1200. Tego też nie możemy wziąć. Czemu tych droższych nie możemy wziąć? 950 to w sumie najlepiej płatny jest ten. No to weźmiemy sobie to. Okej. Tak więc musimy porozmawiać z klientem. W takim bądź razie, kochana, załatwisz dzisiaj chociaż tą rozmowę z klientem. Dowiesz się o szczegóły, jak mają te posiłki wyglądać. I potem może jeszcze zdążymy zrobić pranie, zanim pójdziemy spać. Patrzcie, już jest pierwsza w nocy. Bianko, myślę, że czas, żebyś ty wyszła stąd. Gdzie ty jesteś? Chociaż ona ma klucz.
ona ma klucz do domu, więc ona będzie sobie tutaj zaglądać, kiedy będzie chciała. Przyszła i sobie film ogląda. Co ty nie masz swojego telewizora w domu, Bianko? Że musisz do nas przychodzić. To pierwszej w nocy przyszła, patrzcie, patrzcie. Mogłabyś tam talerze sprzątnąć. Nie sprzątniesz chyba. Weźmiemy je tutaj, gdzieś damy. Dobra, pogadasz tutaj z klientem. Dowiemy się, co takiego klient chce, żeby było w tych posiłkach. No i mamy nadzieję, już w przyszłym odcinku, mamy nadzieję, może wyjście z Einarem, zobaczymy, będziemy starali się jego poznać i zobaczymy, czy będzie coś, czy będzie jakaś między nimi chemia, ale z samego tego ich poznania widać, że na pewno jemu ona się spodobała i jej również on się spodobał, bo to było jednak widać po tym, jak ona się zachowywała, jak do niego mówiła, jak z nim rozmawiała. No i mam nadzieję, że to będzie jakaś zapłata za to, że spędziła ten wieczór beznadziejnie i na pewno jest wściekła na Biankę, ale gdyby nie poznała Einara, to pewnie byłaby bardziej wściekła na nią. Z pewnością by chciała się jakoś mocniej na niej odegrać. Na razie jeszcze nic nie zrobiła. Bianka sobie tutaj ogląda spokojnie. Druga w nocy, a ta przyszła do nas. Patrzcie, jak koteczek sobie tutaj pod tym kominkiem. Nie mogę, jak on sobie tutaj śpi fajnie pod kominkiem. Okej, ty skończyłaś już rozmawiać. Dobra, myślę, że pójdziesz jeszcze skorzystać i idziemy spać, bo jutro z samego rana Vivi będzie szła do szkoły. Okej, kochani, mamy już kolejny dzień. Jest piątek, mamy godzinę 7, więc ja będę już budzić naszą Vivi i patrzcie, że zaczął padać śnieg. Tak więc mamy pierwsze opady śniegu. Chodź, kochana, co ty musisz tutaj zrobić? Tobie zawsze tej zabawy brakuje. Jesteś zawsze nieogarnięta, jeżeli chodzi o twoją zabawę. Dobra, idziesz sikać po mistrzowsku, bo za chwilkę czekają cię. Za chwilkę musisz iść do szkoły. Boże, ja mam mało pieniędzy, 726 simoleonów. Tak więc dzisiaj koniecznie Sami będzie musiała się zająć tym zleceniem i je dostarczyć, bo inaczej będzie ciężko z kasą. Oj, ciężko przędą tutaj dziewczyny. Na szybko weźmiesz sobie, ona nie jest aż tak mocno, mocno głodna, więc myślę, że weźmie sobie jogurt. Dawaj, kochana. Tak, już sobie wzięłaś jogurt. Boże, no przecież ona o 7 wstała. To przyjście z pokoju trwało godzinę, Viviano. Nieźle. No to jedziemy do liceum. Dobrze, Viviano, dotarliśmy do liceum, tak więc, kochana, idziesz szybciutko do twojej klasy. W sumie za ile my mamy tutaj lekcje? Mam jeszcze godzinę i 55 minut. Mamy się uczyć do sprawdzianu. Kliknij komputer, regał z książkami lub siebie i wybierz opcję ucz się do sprawdzianu. W piątek dzień sprawdzianów, lepiej się przygotować. Aha, no dobra. No to skoro tak, to ty, kochana, myślę, że przyjdziesz gdzieś sobie tutaj. Zanim ty tutaj dojdziesz, kurczę, to się lekcja chyba zacznie. Ale spróbujmy. Widzę, że tutaj już inni się też uczą do sprawdzianu. Zróbmy tak, szkoła średnia. Ucz się do sprawdzianu, dawaj. Dawaj, kochana, musisz się uczyć. Jeżeli my tutaj mamy utrzymać przez 3 dni tą piątkę. Wiem, że jesteś wkurzona. Czemu ona jest taka... Ona jest zażenowana, bo... Aha, z powodu rozwoju piersi. I niezwrócona... Aha, Boże, książkę musimy oddać do biblioteki. No tak, ja zawsze o tej książce zapominam, tak więc będziemy musieli też tą książkę oddać. I zauważcie, że za każdym razem z nami siada Nathaniel. Czemu ty taka wściekła jesteś? Ale Nathaniel za każdym razem siedzi z nami. Twardy orzech do zgryzienia. Klasyczna zagadka matematyczna. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia jakiejś konkretnej liczby na kostce? A ile procentowo wynosi szansa na to, że ta sama liczba wypadnie 3 razy z rzędu A5? Polegaj na umiejętności logicznego myślenia. Zrób, co się da. Myślę, że to pierwsze. Gdzie ty idziesz teraz? Viviana zaufała swojej znajomości tematu i ma wrażenie, że udzieliła całkiem niezłej odpowiedzi. Duża premia do umiejętności podczas sprawdzianu. Świetnie. Okej, to chyba dlatego, że my się uczyliśmy do sprawdzianu. I teraz coś takiego nam wyszło. Dobra, dziewczyna, tylko ja nie wiem, czemu ty musisz na stojąco to robić. Czemu ty się tutaj uczysz, czy ty sprawdzian piszesz na stojąco? Ciekawa jestem, czy Nia też ma sprawdzian dzisiaj. Patrzcie, a tutaj sobie uczennica usiadła przy komputerze i sobie gra w gierki, a pani nauczycielka stoi, się patrzy. Kurzona jest, ma nerwa. Dobra, wszyscy piszą sprawdzian, my tutaj na stojąco piszemy i jakoś nam to nie przeszkadza, no nie wiem. Napisz sprawdzian. No, także my piszemy sprawdzian. Co piątek będzie ten sprawdzian, żebym ja o tym wiedziała. Dobra, jest dzwonek. Przerwa obiadowa.
Zachowuj się przyjaźniej wobec członka kadry nauczycielskiej. Dobrze. I co? Zachowuj się przyjaźniej wobec ucznia. Aha, dobra, dobra, to już nie musimy z nią rozmawiać. No dobrze, to zachowamy się przyjaźniej wobec ucznia. Czy my tą dziewczynę znamy? Sylwia Weston. Plotkuj o koledze z klasy. Dobra, już koniec, nie chcemy z tobą rozmawiać, pani nauczycielko. Wesołe zapoznanie, idziemy tutaj z Sylwią zapoznać. Co my tutaj chcemy od Jose, który znowu ma kask na głowie? Porozmawiać z obiektem uczuć. O Boże, no rzeczywiście. To trochę przerażające, ale Viviana wręcz marzy o rozmowie z obiektem swoich uczuć. Zaraz go poszukamy. Okej, więc zachowamy się przyjaźnie wobec tej Sylwii i potem będziemy szukać obiekt naszych uczuć, czyli będziemy szukać Jose i chcemy z nim porozmawiać. Dobrze, dotarliśmy na ten dzień karier. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Widać, że... O, Jose jest tutaj, to może jeszcze będziemy mogli w międzyczasie też z nim porozmawiać. No, ale co tutaj się robi? Przepraszam, nie za bardzo się orientuję. Co tutaj można robić? Czy możemy... Na razie tu zatrzymam, żeby nam czas nie leciał. Nie wiem, klikam, ale na razie nic nie widzę. Może na to, patrzcie, no... Na razie nie wiem, o co tu chodzi. No dobra, idziemy. Zobaczymy, co ona będzie sama robić, bo ja nie wiem za bardzo, co tutaj na tym dniu karier się robi. Nie wiem, czy u was też tak ten dzień karier wygląda beznadziejnie jak u mnie? Że uczniowie sobie stoją pod tym audytorium i nic nie robią, nikt tutaj nie przychodzi, nic nie mówi, nic nie ma kompletnie. Nie wiem, ale jak bal maturalny też tak będzie wyglądał, to masakra, masakra totalna. Mam nadzieję, że tak to nie będzie wyglądało. To kto to jest? Goszcząca specjalistka. No właśnie, tak mi się wydaje, że oni coś powinni tutaj robić. Ale pani goszcząca specjalistka stoi na zewnątrz. Czyżby oni tu wejść nie mogli? No nie rozumiem. Nie rozumiem, czego wszyscy stoją na zewnątrz. No dobra, beznadziejny dzień karier. Rozmawiaj tutaj, z tej strony, chodź. Chodźcie, kochani. Chodźcie. Czemu taki smutny znowu jesteś, kurczę? Dobra, i chcemy tutaj ogarnąć ten pocałunek chociaż. Ogarniemy chociaż ten pierwszy pocałunek, bo przecież... Ojejku, ty głodna jesteś. Bo pierwszy pocałunek my już powinniśmy mieć dawno ogarnięty, więc nie ma sensu tutaj. Jaką grupę futbolową, co ty kobieto... Dobra, więc pierwszy pocałunek powinniśmy mieć tutaj... Dobra, pocałunek pod wpływem chwili, dawaj. Tylko nie wiem, czy nam to zaliczy jako pierwszy pocałunek. No ale zrobimy to. Weź udział w sprawdzianie. Cholera jasna. O, patrzcie, jak ten pocałunek pięknie wygląda. Natychmiastowa chemia. Czujesz to? Między nami chyba jest jakaś natychmiastowa chemia. O Boże. Jakie to jest cudowne. Od razu gra idzie. No, gra idzie po prostu pięknie z moją fabułą. Tak więc tak, oczywiście, to jest natychmiastowa chemia. Okej, czemu ty się przybrałaś do tego pocałunku? Powiedz mi, kobieto. I weź jeszcze... Aha, bo lekcje się skończyły. No to weź może jeszcze z romantycznych. Flirtuj z nim, bo ja bym chciała, żeby im się tutaj pojawiła już. Ojejku, jak ona jest głodna. Do domu zaraz będziemy wracać, ale na razie jeszcze tu z nim poflirtujemy, skoro Patryka nie ma, nikogo nie ma. Tutaj w tych uczniach jest Patryk? Nie ma. Nie ma Patryka. Goszczący specjalista. Dobra, co my tutaj mamy? Jose Fernandez wykazuje oznaki amanta. Amanci pragną intymności, żyją, aby doświadczyć przyjemności i są bardzo namiętni. I co ona by tutaj chciała? O Boże, Vivi. No w sumie, jak widzieliście na cutscence po śnie, który miała, nie dziwię się, że ma takie chęci. Znaczy, że ma takie zachcianki. Chce zrobić mu masaż. No dobra. No ale poszedł sobie. W trakcie rozmowy Viviana odniosła wrażenie, że Jose uważa ją za całkiem atrakcyjną, zastanawiając się, czy on ma rację. No i co? I Jose sobie poszedł, a chcieliśmy mu zrobić masaż. Nie zaliczyło nam się? Czy zaliczyło nam się? A, zniknęło, czyli chyba nam się zaliczyło. Wracamy do domu. Więc Vivi skończyła czatować ze swoimi obserwatorami, a teraz sobie ogarnia zabawę, grając w gierki. Zaraz pójdzie spać, tak samo sami. Tak więc już teraz gorąco was zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję wam cieplutko za oglądanie i do następnego. Pa, pa, cześć!